Cześć, witajcie na naszym cotygodniowym YouTube'owym spotkaniu. Ja jestem Jakub, jestem analitykiem grupy Gambit Tradera i dzisiaj zapraszam Was na materiał, który jest fragmentem webinaru, który cyklicznie prowadzę u nas na grupie. Na tych webinarach rozkładam na czynniki pierwsze analizę fundamentalną, techniczną i historyczną poszczególnych walorów. W tym filmiku dowiecie się najciekawszych momentów, wydaje mi się, webinaru dotyczącego złota, który znajduje się moim zdaniem w bardzo ciekawym miejscu. Jeżeli materiał będzie Wam się podobał, bardzo serdecznie proszę Was o lajki i komentarze. I zapraszam na naszą grupę, do której możecie dołączyć poprzez link znajdujący się pod filmem oraz na jego końcu. Do zobaczenia i miłego oglądania. Cześć. Witajcie na pogaduchach o surowcach. Wracamy do cyklu, na którym będziemy rozbierać na czynniki pierwsze poszczególne surowce. Będziemy spoglądać na nie fundamentalnie z perspektywy analizy technicznej, jak również z perspektywy historycznej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o złocie. Zastanowimy się, dlaczego jest tak wysoko, co na to wpływa, co w ogóle wpływa na ceny złota i jak możemy to wykorzystać w naszym handlu. Na początek odpowiedzmy sobie w ogóle na pytanie, czym złoto jest. Złoto jest metalem szlachetnym, którego pochodzenia na planecie Ziemia tak naprawdę nikt do końca nie jest pewien. Ostatnie teorie wskazują na to, że złoto było na naszą planetę wraz w okresie jej formowania, czyli około 4,5 miliarda lat temu, gdzie wraz z licznymi meteorytami i asteroidami uderzało w płynną wtedy powierzchnię Ziemi, wzbogacając je o ten metal szlachetny. Inna teoria głosi, że zostało drobinki złota przybyły do nas z przestrzeni międzykosmicznej jako pozostałość po wybuchu gwiazd neutronowych, które wniknęły płynną wtedy również planety Ziemia i z biegiem milionów lat formowały się i wypłynęły pod powierzchnię. Nikt tego nie wie do końca, takie są najnowsze trendy, najnowsze badania. Natomiast to, co wiemy, to jest to, że złoto jest na pewno metalem policzalnym na planecie Ziemi. Największymi centami złota na Ziemi są w kolejności Chiny, Rosja i Australia. Licząc całościowe planetarne wydobycie Ziemi, to Ziemi złota, przepraszam, to jest wydobywane około 3,5 tysiąca ton tego metalu rocznie. I udało się mniej więcej policzyć, ile tego złota nam zostało do wydobycia. I jest to około 55-56 tysięcy ton. No i kalkulacje najbardziej śmiałe wskazują, że złoto na planecie Ziemia skończy się za około 16 do 20 lat. To też właśnie wpływa na cenę złota długoterminowo, bo rozpala to wyobraźnię inwestorów, prawda, że przecież coś się skończy, nie będzie już więcej. To wpływa na to, że długookresowo myślimy o tym, że będzie to bardzo, bardzo cenne. No tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że złoto ma bardzo, bardzo ograniczone wykorzystanie w przemyśle. To jest metal typowo luksusowy. Ma zastosowanie w biżuterii głównie. Jako taki nie ginie. On się nie zużywa. Jego ilość jest prawie że stała. Tak, no bo jeżeli kupujecie pierścionek i potem okazuje się, że to zła kobieta była, to ten pierścionek oddajecie, sprzedajecie, on zostaje przetopiony i powstają z niego kolczyki. Ilość złota jest w obiegu jest stała. Ale warto mieć z tyłu głowy, że jeżeli się nie wiem, nie znajdzie jakieś nagłe nowe złoże olbrzymiej wartości, no to oblicza się, że za około 20 lat ten wydobycie tego metalu się na Ziemi po prostu skończy. Jako ciekawostkę wam powiem też i jako dowód tej teorii kosmicznej, którą wam zaprezentowałem na początku, że w każdym litrze wody na Ziemi znajduje się około 0,00000012 gram złota. I biorąc pod uwagę ilość litrów wody na Ziemi, jakby zebrać całą złoto z oceanów i mórz, z tych drobinek, to wyszłoby tego coś około 20 milionów ton. Tylko że oczywiście nikt jeszcze nie wpadł na to, jak to złoto z tej ziemi, z tej wody pozyskać sensownie, tak? Podobnie jak zanim napiszecie mi zaraz tutaj, że przecież pod morzami i na dnie mórz i oceanów leżą podobno tam miliony ton. No tak, tylko jeszcze trzeba to jakoś tam ekonomicznie wydobyć, tak? Ja mówię o tych złożach, które są eksploatowane, które po prostu są policzalne. No i tak, wiemy więc,
kto produkuje złoto. Wiemy, skąd się u nas wzięło. No i teraz sobie przejdźmy już do pierwszego slajdu. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie podstawowe, co wpływa na tą bezpieczną przystań, że ono rośnie albo spada. I takich czynników jest kilka. Mówiąc po kolei, przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć o rentownościach obligacji, no i w ogóle o stopach procentowych jako takich. Zasada jest prosta. Jeżeli mamy, nie wiem, kupionych 5 tabek złota, no to raczej nie trzymamy ich w skarpecie pod łóżkiem albo pod poduszką, prawda? Lepiej je gdzieś zabezpieczyć. Do banku dać. Albo do specjalnych walut, albo do specjalnych sejfów. Wypadałoby też raz na jakiś czas zerknąć, czy ono nie matowieje, czy nie dzieją się tam jakieś rzeczy i tak dalej. Bo to są rzeczy, które wymagają. Złoto nie jest bezkosztowym depozytem. To nie jest kartka papieru, którą wrzucamy w sejf i okej, jest. Nie trzeba, ono wywołuje swój kod. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga. Tutaj mamy naniesione dwa wykresy na siebie. Wykres świecowy, który widzicie. Wykres świecowy, który widzicie, to jest wykres rentowności obligacji. Albo też wysokości stóp procentowych, albo też, mówiąc bardziej przystępnie, jak bardzo opłaca się trzymać pieniądze na przykład na koncie w banku. Albo jak bardzo, może bardziej dokładnie, jak bardzo opłaca się inwestować w obligacje, które są jakoś oprocentowane, tak? Obligacje na tym polegają, że my je kupujemy, one są oprocentowane przez jakiś czas i za x czasu państwo je potem odkupuje od nas z tym procentem. No więc jeżeli ten procent jest niski, bardzo, przy niskich stopach procentowych, no to po co sobie mrozić kapitał na 10 lat i przy oprocentowaniu tam, które zjedzie inflacja? Bez sensu. Lepiej zainwestować w coś innego. Na przykład w złoto. I odwrotnie. Skoro powiedzieliśmy sobie, że złoto jest metalem, nie jest bezkosztowe jego przechowywanie, to miejmy na uwadze również to, że w momencie w pewnym osiągnięcie pewnego ekwilibrium przez te stopy procentowe, jeżeli oprocentowanie tych obligacji jest wystarczająco atrakcyjne, no to po co sobie pamiętać, robić sobie kłopot tym, że musimy o tych stawkach pamiętać, przechowywać je, martwić się o nie, jak możemy sobie zainwestować w obligacje bezpieczne, oprocentowane w sposób dla nas bardzo atrakcyjny i mamy tak samo gwarantowaną stopę zwrotu. No i tutaj mamy właśnie korelację negatywną między tym. Ta korelacja jest też policzona. Ona wynosi -0,82. Pamiętajcie, że nie ma nigdy korelacji 1 do 1. Także nie ma tak, że jak coś tam rośnie, to coś tam też rośnie, albo coś tam spada, to coś tam rośnie. Nie, to jest zawsze, jest większa szansa na to, że. Nie? I zobaczmy, jak ta korelacja działa. Tak? Wykres świecowy to jest opłacalność inwestowania w aktywa w większym ryzyku, takie jak no, albo inne bezpieczne aktywa, takie jak obligacje czy akcje i ich oprocentowanie. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy rok 2007, początek globalnego kryzysu finansowego i tutaj jesień 2008 roku, ogłoszenie upadłości Lehman Brothers. Tak? Zobaczcie, globalny kryzys finansowy, gwałtowny spadek rentowności obligacji, obniżenie stóp procentowych, aby ratować gospodarkę, złoto zaczyna nam się wspinać dosyć mocno. Tutaj mamy rok 2011, to jest globalny kryzys w strefie euro. Okazuje się, że poszczególne państwa strefy euro, zwłaszcza Grecja, są zagrożone niewypłacalnością. Mamy globalny kryzys. Ponownie rentowności spadają bardzo nisko. Złoto notuje swoje najwyższe kryty w tym momencie. Następnie mamy czas, kiedy stopy procentowe pozostają na stabilnym, dodatnim poziomie, mniej więcej, i oba walory, zobaczcie, poruszają się tutaj w trendzie bocznym. Co mamy dalej? No dalej mamy oczywiście globalną chorobę, która nam się trafiła. Ponownie gospodarka w totalnej panice, obniżamy stopy procentowe, rentowność leci na łeb, na szyję, byleby tylko tego kapitału więcej uwolnić. No złoto robi kolejne sprzęty, tak? W tym czasie. No, potem mamy
rok 21, to już tutaj nawet nie pamiętam, co ja tutaj chciałem dla Was zaznaczyć. Czerwiec 2001 roku. To nie wiem, zostawmy tą strzałkę w spokoju w każdym bądź razie. A, już pamiętam. Tutaj zaczyna się walka Fedu z inflacją. Tutaj inflacja zaczyna się już bardzo rozpędzać, zaczyna się robić bardzo dużym problemem. Rozpoczyna się walka Fedu z inflacją, podnoszenie stóp procentowych. Zresztą jak widzicie, jak to tutaj wystrzeliło, tak? Walory stały się, te ryzykowne walory stały się bardziej opłacalne, stają się bardziej opłacalne. No ale tutaj przed chwilą mówiłem wam, że wtedy to powinno złoto spadać. No a tymczasem, zobaczcie, tutaj nam się to rozjechało. Złoto z jakichś powodów, do których zaraz przejdziemy. Przejdźmy na sam wykres złota i zobaczmy. Tu jest wykres odwrócony. Tu mamy wykres prawidłowy. I zobaczmy, co wpływa tak naprawdę na tą cenę. Zaznaczyłem tutaj dla was poszczególne wydarzenia. To sobie skasujmy. Tu mamy atak na World Trade Center. Wrzesień 2001 roku. Wykres miesięczny. No... czynnik konfliktogenny na pewno, bo stajemy taką świetną. 2003 rok, wiosna, rozpoczyna się wojna w Iraku, w której Polska zresztą chętnie bierze udział. Dostajemy taką świeczkę, wyciągnięty shakeout i dodatkowo wzrost ceny z 338 do 372. No oczywiście tutaj już trend, który zaczął się tutaj, nie na World Trade Center. Trend zaczyna nabierać na sile, tak? Tutaj mamy niepewność polityczną, geopolityczną, która napędza nam tę cenę złota. Ta wojna, która miała być szybka i przyjemna, zresztą okazuje się być problematyczna z wielu powodów, mimo militarnego zwycięstwa wojsk koalicji. No i tutaj mamy ponownie kryzys finansowy i zobaczcie, jaka jest różnica. Tu wybucha wojna, tutaj mamy World Trade Center, a tutaj zostały zagrożone prawdziwe pieniądze. I jakie to są świece miesięczne. Wybucha kryzys finansowy. Odreagowanie chyba już po wszystkim. Lehman Brothers ogłasza upadłość. I jakie mamy świece miesięczne? Jakie poziomy w ogóle zaliczamy? $1000 za uncję. No to w porównaniu z tymi wojnami, to widzimy i zapamiętajmy, co ma znaczenie. Ponownie, oczywiście trend trwa. Po tym, jak zaczyna się powoli ogarniać świat po tym kryzysie w amerykańskim, no to znaczy kryzys strefy euro. Okazało się, że Grecja i nie tylko zresztą ona, bo jeśli dobrze pamiętam, również Portugalia była tym zagrożona. Są państwa, chyba Portugalia, jeżeli się mylę, to przepraszam, ale są zagrożone niewypłacalnością. Cała strefa euro zaczyna się zastanawiać, no co się stanie, jeżeli my w tym strefie euro okaże się, że nasz system jest nie tyle niewydolny, że jeden z naszych członków może ogłosić nam tutaj bankructwo. No totalna panika i totalny strach. Cena poziomów 1500 robi nam szczyt. Prawie 2000, 1922 w 2 miesiące. No gigantyczny wzrost, tak? Mamy potem korektę. Tutaj nam się Brexit, referendum było na zimę, samo wyjście oczywiście później, bo te negocjacje się przeciągały, przepraszam. No ale zobaczcie, jakie mamy tutaj niepewność. Niepewność, niepewność. Nie o wojnę. Niepewność o pieniądze. Tutaj mamy globalne choróbsko się zaczyna. Zaczęło się trochę wcześniej, a tutaj już wybuchło całkowicie. A ponownie niepewność, strach o pieniądze. I mamy kolejny przyrost. No licząc od tego dołka od 1100 do 2000. Licząc od tutaj tej strzałki ogłoszenia globalnego, to jest ponownie 1500 po 2000. Nie? A tutaj nagle straszna rzecz się stała. Mamy pełnoskalową, no, konwencjonalną wojnę pod bokiem Unii Europejskiej. No i co dostaliśmy? Jedną świeczkę i shakeout. Dostaliśmy. I potem od razu korekta. Nawet nowego szczytu nie dostaliśmy. Nie wybyliśmy tutaj tego szczytu choróbskowego. Dostaliśmy po prostu podjazd do góry, wiadomo. To jest luty, to jest marzec. I zaczęła się korekta.
tutaj gdzieś okazało się, że ta dniowa operacja specjalna nie będzie taka prosta i przyjemna. No i świat to odebrał w ten sposób. Jeśli widzimy ocenę złota, niepewność spadła. Bo przynajmniej na razie nie będzie nowego rozdania. Ale to nam dała tylko ta wojna. Przechodząc dalej, tak naprawdę mamy do obejrzenia sytuację na rynku, co dalej się możemy spodziewać na tym walorze, co może się tutaj nam wydarzyć i co handlowaliśmy, zresztą co możecie sobie podejrzeć, widzicie na analizach, które dla was wrzucam i wrzucamy. Tu już sobie przywróćmy oznaczenia, wejdźmy w właściwy mój wykres. No to tak, dzisiaj wrzucałem wam, że ja czekam na wybicie tego poziomu. Wybicie nastąpiło, piękne wybicie, takie jak wam tłumaczymy, jak ono ma wyglądać. Piękne wybicie i weszła pozycja short. I była ona zamykana w tym miejscu. Osiągnęła tej profit bardzo fajnie. Cena pojechała niżej, ok, no nie obrażam się na cenę, ja sobie swoje tutaj zarobiłem, wy też, mam nadzieję. I teraz co dalej na tym złocie będziemy robić? No tutaj dzisiaj wam Rafał wrzucał bardzo fajną taką wzorkę, że tutaj mamy scenariusz globalny, który ja śledzę od dawna. Przejdźmy sobie na interwał dzienny, ok. Tutaj mamy scenariusz pięciofalowego ruchu, który będzie tak wyglądał. Tak, innymi słowy, czas na korektę wielkości tego ruchu. Jeśli patrz, mówimy o metodologii korekcyjnej teraz, tylko i wyłącznie. Korektę wielkości tego ruchu, więc tutaj zaznaczamy sobie strefę 1 do 1. Poprawmy i zaznaczmy. Ją trochę zmniejszmy. Tak, tu mamy strefę 1 do 1, w której cena zgodnie z metodologią fala Liotta powinna się znaleźć, aby wykonać prawidłową falę czwartą. Więc to, że ja wam mówię, że ja tutaj będę sobie intraday dalej handlował to z trendem, no tak, bo nie mam prawa robić inaczej, dopóki trend nie zostanie złamany. Ale jak zostanie złamany, no to ja tutaj będę się ładował oczywiście w short, domagając się korekty wyższego rzędu do całego tego wzrostu. Nie mówiąc już o tym wzroście, tym impulsie. Ale to już sobie będziemy na grupie rozgrywać i omawiać po kolei. Dobra, to wszystko, co dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. I zapraszam was na następne spotkanie. Nie wiem, w jakich interwałach będziemy się spotykać. Nie wiem, czy zawsze ja będę to prowadził, te spotkania, ale dzisiaj bardzo przyjemnie mi się do was mówiło i prowadziło, więc mam nadzieję, że do zobaczenia i że ten materiał uznacie za przydatny. Trzymajcie się, cześć, spokojnej nocy.